pojedynek od samego początku generuje gigantyczne emocje. W jaki sposób chciałabyś rozpocząć ostatnią część konferencji? Co masz do powiedzenia swojej rywalce na dobry początek? Cześć wszystkim, już się witałam, wiem, ale jeszcze raz, cześć. Love you guys. To już za chwilę odpowiadam na twoje pytanie. Na początku chciałam podziękować moim sponsorom, czyli Volare Cosmetics, Leti Shops i MD Clinic. I co? No, co mam do powiedzenia Ewie? Na sam początek, tak. Ewa, jest koniec twojej kariery. Lil, masz dobre poczucie humoru i założyłaś świetną maskę. W sumie jesteśmy w teatrze, więc grasz tutaj, wiesz, rolę. Tak naprawdę wiem, że w środku bardzo się boisz. Doszły mnie takie słuchy po ostatniej konferencji, że no zbyt mocno z tobą jechałam i że być może ty się nawet w tym oktagonie nie pojawisz 28 sierpnia, więc ja dzisiaj zaplanowałam, że będę cię traktować jak moją małą suczkę. Po prostu będę... Słuchaj, to jest niesprawiedliwe w tym momencie, bo gdybym ja to powiedział, to od razu by było seksistowskie. Tak, Malik, gdybyś ty to powiedział, to by było seksistowskie. Czego nie rozumiesz? Nawet gdybyś się popłakała, to jestem w stanie cię przytulić. Będę dzisiaj dla ciebie bardziej miła, tylko proszę, staw się w oktagonie 28 sierpnia. Słuchaj, nie powiem, kto się nie stawił na wywiadach po konferencji. Kto jak tchórz... Pojechałam się opiekować moimi suczkami. Tak, kto jak tchórz uciekł z konferencji, nie został na wywiadach. Wy nie wiecie, kochani, ale Ewa nie poszła na wywiady. Każdy się pytał, gdzie jest Ewa, że to nie jest normalne, że zawodnik nie zostaje ty po konferencji. Ty się pytałeś, gdzie ja jestem. Nie, kochana, się bałaś spotkać nie, kochana, mnie po konferencji. Zapytaj każdego, kto prowadził wywiady, tak? Każdy się pytał, gdzie jest Ewa, to nie jest normalne, no super, że sportowo... Powiedz, na takim poziomie nie zostaje na wywiadach. Słuchaj, nie dałam wywiadu, dlatego że jechałam do moich suczek, a dzisiaj ty będziesz moją suczką i dlatego zostanę dłużej, więc dam dzisiaj wywiady wszystkim, które jak mi dałam. Jak to się mówi, każdy ocenia innego poprzez pryzmat siebie, czyli ten, kto się boi najbardziej, to jesteś ty. Słuchaj, psychologicznie widzę, że tam, wiesz, ciśniesz z tym psychologiem, nie? Dobrze, żeby cię pompowali, że jesteś taka, wiesz, odważna i że wizualizujesz sobie pewnie to zwycięstwo, natomiast pamiętaj, nie bój się, no kot podobno nie boli. Obudzisz się po prostu albo w szpitalu, albo na noszach, wiesz, będzie wszystko dobrze. Powiem tak, po walce to ty będziesz potrzebowała, ale nie psychologa, tylko psychiatrę, moja droga. To się okaże. No, od samego początku z bardzo wysokiego C. No, ja jestem przekonany, że obie panie w oktagonie 28 się pojawią, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Oczywiście zachęcamy was do tego, żebyście... Ewa, po pierwszej konferencji wielu było bardzo zaskoczonych twoją agresją w stosunku do rywalki. To, co powiedziałaś. No, spodziewali się, że to Aniela jako freak będzie atakować, będzie szukać tutaj okazji do podgryzania cię, a tymczasem to ty rozpoczęłaś natarcie. Czy w oktagonie możemy spodziewać się podobnego scenariusza? Szturmu od pierwszych sekund? No tego zdradzić nie mogę. Natomiast, no co, byłam też trochę głodna, wiecie, wkurwiona, więc zaatakowałam. Zresztą to jest sportowa agresja, którą również zamierzam pokazać w oktagonie. Lilu mówiła też po konferencji, że moje zaczepki były na takim, wiecie, niskim poziomie, że ona się tego nie spodziewała, ale czego to ode mnie oczekujesz? Jakich zaczepek do dziewczyny, która piła swoje siki na kanale na YouTubie? No to, dziewczyna, wiesz, ale poczekaj, myślisz, poczekaj, daj mi powiedzieć. Dobrze. Ja mam, wiesz, taki zakład możemy sobie zrobić, bo ty jesteś pewna wygranej, ja jestem pewna wygranej. Zróbmy tak. Która przegra, ta pije siki swojej zwycięszczyni. Przecież lubisz to robić, już to robiłaś, piłaś. Wiesz co, ja nawet nie będę przerywała Ewie tego beznadziejnego monologu na tak prymitywnym poziomie. No bo ty szczyciłaś jesteś na bardzo się, wysokim poziomie, naprawdę. Szczyciłaś się... Oczko. Szczyciłaś się, że jesteś... Słuchaj, na ludziach to nie robi wrażenia. I każdy robi, wie... Robi, uwierz mi, robi, każdy, na ksywkę. Każdy wie, że jest... Masterka, Lil Masti, teraz Oczka. Każdy wie i zna moją przeszłość. Ja się swojej picie przeszłości... Sikanie. Ja się swojej przeszłości nie boję. Ja się napiję wody może, tak? Ty się jej nie boisz, ty się jej wstydzisz. Absolutnie się nie wstydzę. Sprawdź, co tam jest najpierw. No na pewno jak patrzysz w lustro, to musi, twoja, być, musi coś siedzieć w głowie. Twoja agresja, tak a twoja agresja absolutnie nie robi agresywna na mnie żadnego wrażenia. Ale ja nie chcę na tobie zrobić wrażenia. Ty sobie hejtuj, dziewczyno. Ja sobie... jestem taka, jaka jestem. Nie muszę nikogo udawać. Ciebie przeraża. Zmieniasz cały czas, wiesz, swoje role. Ciebie przeraża. Ty nie jesteś naturalna, jesteś hipokrytką. Słuchaj, ty jesteś przewidywalna i ty jesteś cały czas taka sama i non stop robisz właśnie, to samo. Właśnie, jestem nie taka potrafisz... sama. Nie zmieniam się, tak jak nie przerywaj mi. Ty się zmieniasz co chwilę. Dasz mi dojść do głosu? Dam ci dojść do głosu, bo więc powiedziałam, że ciebie nie mam
siebie grzeczna. Proszę bardzo, oddaję ci głos. Cały czas robisz to samo, nikogo nie zaskakujesz. Zaskoczyłaś swoim niskim poziomem intelektualnym. Dziewczyno, ty się pogrążasz po prostu. A ty jaki masz poziom intelektualny? Nie podoba ci się to, co jaki robiłam? Masz poziom intelektualny? Nie podoba ci się to, powiedz, co robiłam? Jaki masz poziom intelektualny? Twoim zdaniem... Ty zrobisz wszystko dla kasy, nie rozumiesz da, nie, to? Nie da mi dokończyć, no. Ale już powiedziałaś, już się wypowiedziałaś. Ty się tak wypalasz na tych konferencjach. Słuchaj, ja się nie wypajam, ja się nakręcam. Nie wypajam. Ja się nakręcam. Nie wypajam. Ja się po prostu tym jaram, nakręcam się. Bo ty tak naprawdę myślisz, ja też się że jesteś, tym jaram, ty tak jesteś patrzę, mistrzynią jak się treningu. Ty myślisz, że na treningu, wiesz, jak tam pobijesz sobie jakąś dziewczynę, to jest to samo. No, nie zmierzyłaś się z rywalką na takim poziomie jak ja, tyle ci powiem. Słuchaj, poziom, jaki ty masz, to już każdy wie i każdy ocenił, oglądając konferencję pierwszą. Kochanie, nie denerwuj się. Tylko odstaw się do oktagonu 28. No ja mam poczucie, że ja mógłbym sobie w tym momencie pójść na jakąś kawkę i dziewczyny tutaj by doskonale ogarnęły to, co tutaj się dzieje. Widzimy bardzo dużą agresję, złość, no czy sportową, no to już ocenią widzowie, bo rzeczywiście ta granica też się coraz bardziej przesuwa. Ale zmieńmy klimat, żeby poznać twoje słabe strony. Nie boję się, to po pierwsze. Po drugie, nie relacjonowałam tym razem dużo. Wiesz co, ja chciałabym zadać Ewie jedno pytanie. Ewa, jak twoja waga? Nie wiem, czy widzowie wiedzą, ale Ewa nie chciała robić mojej wagi 61 kilo. Uparła się na 63, kłamiesz. Ponieważ nie chce zbijać mojej wagi. Teraz się do tego odniosę. Kłamiesz. No to proszę. Ja od razu dostałam ofertę na 63 kilogramy i nawet nie wiem, jaka jest twoja waga. Jaka jest twoja waga? Słuchaj, no ja rozmawiałam o wadze 61. Ja nie wiem, o czym ty rozmawiałaś z organizatorami. Do mnie ja dostałam taka informacja nie doszła. Ja dostałam, dostałam informację 63 kilogramy. Okej, 63. Na to była zgoda. Słuchaj, nie dostałam ja informacji. Ja słyszałam co innego. Słyszałam, ja że ty masz jakiś problem ze zbijaniem ja wagi. Ja słyszałam co innego. Już wielokrotnie nie zbiłaś wagi na gale. Na pewno jestem od ciebie silniejsza. To na pewno. Nie bój się. Słuchaj, nie bój się. No będę trochę cięższa od ciebie. Będę od ciebie silniejsza i cięższa. Dokładnie. Jesteś cięższa. Także nie bój się. Ja taka z ciebie mistrzyni, że wagi nawet nie potrafisz robić. Prawdopodobnie Lexi zbijała więcej wagi niż nasza mistrzyni. Ale ty się nie martw. Nie martw się o moją wagę. Twoje ja mam jedno pytanie do Ewy. Niż ja w tym momencie. Pytanie jest takie do ciebie, czy ty zamierzasz swoje... Królowa ja się może nie teraz będę wtrącać, ale dwie kobiety słucham, mówią. Słucham cię. Czy swoje umiejętności bokserskie masz zamiar wykorzystać w oktagonie przeciwko Lil Masti, czy bardziej idziesz... Myślę, że Ewa nie zdąży. Daj się wypowiedzieć. Czy bardziej pójdziesz jakby w to MMA, czy skupisz się na boksie? No wiesz, nie chcę za bardzo teraz zdradzać, jak chcę przeprowadzić ten pojedynek, natomiast no na pewno moją tutaj dominacją jest stójka. Natomiast już się dużo nauczyłam też w parterze, więc nie będę zdradzać. No, no właśnie, mamy gameplay. No właśnie o to chciałem zapytać, bo czym bliżej walki, tym większe zainteresowanie, które na pewno tą konferencją też jest mocno podbite. Ale czy pięściarskie zaplecze wystarczy na mocne zapasy i parter Masti, które są już udokumentowane? Czy od czasu pierwszej konferencji czujesz, że poczyniłaś duże postępy w tych aspektach walki? Czyli nie w tych, w których już czujesz się dobrze, a w tych, które są dla ciebie nowością? Jasne, że tak. Trenowałam bardzo dużo parteru, na to się przygotowałam. Przygotowałam się na tyle, żeby wygrać z Lil Masti. No jak mówię, wiecie, nie chcę za bardzo jej dzisiaj straszyć, no bo widać, że jest w jej tutaj głosie niepewność. Tak, jesteś taka straszna, słuchajcie, taka przerażająca. Mówisz o mojej wadze, bo teraz chcesz się tłumaczyć, że jestem, wiesz, przegrałam, bo ona była za ciężka, nie chciała się zgodzić na wagę. No słuchaj, mam do zrobienia w tym momencie bardzo mało, no nie chcę o tym głośno mówić, natomiast jestem bardzo blisko limitu. Każdy widział na poprzedniej konferencji, jak ty wyglądałaś. No jak wyglądałam? Jak koń. A ty jak wyglądałeś w 2015 roku, sorry. No i słuchaj, i będę kopać i bić jak koń. W tym masz rację. Dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, chciałabym po pierwsze zdementować to, że... Ty tam czytasz z telefonu, Ewa, co, bo nie Ewa, pamiętasz. Tutaj, twoja inteligencja nie pozwala Ewa, ci na to, żeby w pamięci mówi, mówić. Ewa tutaj mówi o jakimś moczu. Po pierwsze, to był sok jabłkowy, no ale Ewa jest niedoinformowana. No, ale nikt o tym nie wiedział. Po drugie, cały czas gdzieś tam atakuje moją przeszłość. To ty taka jesteś przerażona mojej teraźniejszości? Nie masz nic mi teraz do zarzucenia? Ja tylko tak się czepiasz tej przeszłości? Ja jestem tobą, słuchaj. To twoim to ludzie zdaniem, w ogóle, wiesz, jakby ja jeszcze nie piszą, dokończyłam. Mówią, jeszcze nie dokończyłam, żeby, kochana. Mówią, jeszcze nie dokończyłam. Ewa, nie wiem, Ewa, czy wiesz, ile masz hejterów. To, co ludzie piszą, to piszą, że po prostu to, w jaki sposób się zaprezentowałaś, to jest obelga dla sportowców. Ty powinnaś przeprosić sportowców i przeprosić przede wszystkim swoich widzów. I ja nie wiem, dziewczyno, internet cię nie lubi. Nikt cię tu nie lubi i nikt cię tu nie chce.
Słuchaj, ciebie nie lubią, piszą do mnie, żebym cię wykończyła, to po pierwsze. Masz, no, ale masz reakcję. Zabrałaś swoje, masz, słuchaj, reakcję. To jest twoje, że tak powiem, środowisko. Obrażasz teraz widownię? Obrażasz teraz widownię? Tutaj przyszły, wiesz, też twoje siostry bo twoje ty towarzystwo. Nie masz, bo ty, ale słuchaj, nie masz widzów. Daj mi się wypowiedzieć. Mam widzów sportowych i to mam też osoby. To jest piękne, że jedna drugiej przerywa i mówi, ale ja pani nie przerywałam, nie? Dobrze, to teraz twoja kolej, proszę. Ale tak, żeby też ludzie słyszeli. Widać strach, tutaj jakieś tłumaczenie się, że waga niezrobiona i tak dalej. Strach to ty zobaczysz w oktagonie, jak strach, nie spojrzysz ty też zobaczysz, bo nigdy w życiu nie walczyłaś na takim poziomie z rywalką. Ale dziewczyny, ja nic nie mam do stracenia. Ja też nie mam nic do stracenia. Ty masz do stracenia całą karierę. Ty już tą karierę straciłaś. Nie mam nic do stracenia, dlatego że to jest nowa dyscyplina sportu. To jest MMA. Ty już straciłaś swoją karierę, siedząc tutaj z nami. Nie bawię. To jest mój początek kariery. A zresztą, ty mówisz o tym, że sportowiec nie powinien tak się zachowywać. Ty się po prostu nie znasz. Ty nie wiesz, co się dzieje przed walkami bokserskimi, przed walkami MMA. Trash talking, tak jak tutaj. Dziewczyno, doucz się, ten mały mużdżek po prostu sobie... A ty zobaczysz trash talking u mnie w klatce. To niech tam przemówią, słuchaj, już tylko... Sama gadasz, że najmniejsze pieski najwięcej szczekają. Sami widzicie, kto najwięcej szczeka. Niech przemówi, naprawdę, pięści, nogi, mięśnie. Że zachowanie Ewy wtedy i teraz... Mrozi. Popularne słowo mrozi publiczność, czyli co jest takiego cringe'owego w Ewie? No ona jest jednym wielkim cringe'em. Ja myślałam, że ja jestem cringe'em internetu, ale po prostu ona mnie przerosła. O, kurwa, tak, no. Nie można ciebie w tym naprawdę przebiec. Straszne, straszne babsko, czyli... bardzo nieprzyjemne. Zresztą każdy widział, proste każdy... pytanie. Czyli ta emotka z lodowa ciała i twarzy to nie jest, że jest drip, że jest świeża, tylko cringe? Nie. To zmienia postać nie. rzeczy. Jak piszą, że Malik mrozi, to nie jest to, że jesteś cool. Nie, ja zawsze myślałem, że to chodzi o Ice bardziej. Jak ktoś mi wysyłał tą emotkę, że lodowa to, że jest cool, wiesz. Tak. Nie no, w tym momencie to jest jakby najnowsza moda. Cokolwiek się nie dzieje, ktoś, kto mówi, ktoś coś robi, czyli mrożenie to jest mrozi. Cringe, tak? Tak, więc jakby kontynuuj Aniela, mówiłaś, że zachowanie jako całość, tak. O, więc no tak, no. Ja myślałam, że ja mam dużego, ale jak poznałam Ewę, ja zobaczyłam, jak się zachowuje na tej konferencji, no to chyba każdy już sobie wyrobił na ten temat zdanie, no. O, jaka króciutka odpowiedź, bo już nie czytasz z telefonu. Słuchaj, dobrze mieć ego. W sporcie jest bardzo dobrze mieć ego. Wiesz, czasem trzeba je schować do kieszeni. Ja w porównaniu do ciebie jestem... Ja w porównaniu do ciebie jestem... A ty co, robiłaś operację? Ja nie trenowałaś? Operację, mówi ta, która ma usta na pół twarzy i naciągniętą całą twarz. No ty jakie masz nosy, dlatego ja nic nie mówię. Zrobione. Dlatego ja nic nie mam przeciwko operacjom. Absolutnie nic nie mam, jestem super tolerancyjna. A ty przychodzisz i zarzucasz mi, że ja mam cycki zrobione. Jako no nie, no. Macie no nic a co mam na całą twarz porobioną? Ja powiedziałam, że będzie walka cycki naturalne z cyckami sztucznymi. Dobra, dziewczyno, to jest koło zamknięte. Ty cały czas w kółko to samo. Nie denerwuj się. Cały czas w kółko to samo. Mówisz o sobie. Będzie szybkie. Cały czas mówisz o sobie. Dziewczyny, to nie jest reklama salonu piękności jakiegoś, że będziecie teraz się licytować, kto ma więcej kwasu hialuronowego wskrzyknięte w usta albo w cyckach, więc przejdźmy do sedna tego, że macie się bić, mordo. Au, pau, pau. Szeryf Malik przemówił. Dobrze, dokładnie więc... tak, ale to Ewka cały czas, wiesz, no, o takie rzeczy się czepia. Odpowiadam, suczko moja, no. Więc konkret, Ewa, w takim razie pytanie do ciebie. Ja chciałbym tak bezkarnie mówić do kobiet, przepraszam za tą dygresję, ale... Nie będę grał w tę grę. A suczka cię pogryzie w oktagonie już za 4 dni, moja droga. Suczko moja kochana. Okej, no to pytanie w takim razie do ciebie, Ewa. Czy po tej walce, bez względu na wynik, nie będziesz napiętnowana przez środowisko bokserskie, czy nadal będą traktować cię poważnie? Oni nadal mnie traktują poważnie, bardzo mnie wspierają i uważają, że powinnam to wygrać jedną ręką, że nie powinnam mieć żadnych trudności z pokonaniem Anieli. Ale gdyby, no to trochę... Wiecie, no to jest sport, wiadomo, w życiu się różne rzeczy zdarzają i wiele osób mnie o to pyta, a co jak zaatakuję w parterze, czy jak to skończę. No ja tego nie zakładam, natomiast to jest sport, także wyjdźmy i dajmy dobrą walkę. Także Anielo, pokaż się. Po twoim zachowaniu to już cię nikt nie traktuje na poważnie. Pokaż się, a po twoim, no błagam cię.
Przecież to jest freak fight, to jest show. A ty zawsze jakoś tak wynosisz się w ogóle ze swoją osobą i nawet mnie wkurza to, jak się wysławiasz, jak mówisz. Nie wiem, czy macie wrażenie, ale chyba każdy odbiera, że ona cały czas gada o sobie. Ty damy taką cały wielką udajesz. Cały czas gadasz o sobie. Damy udajesz, nie masz żadnych granic, zrobisz wszystko czegoś... dla pieniędzy, dla fejmu, po prostu zrobisz wszystko. Jakby ci to kazali tańczyć na jednej nodze, pokazać cycki, zrobiłabyś to. Tylko ty mówisz o sobie, dziewczyno, ty cały czas tematycznie do tych operacji swoich plastycznych, cycki, usta. Tutaj nie dla pieniędzy? Ty tutaj jesteś dla sportowego nie wyzwania? Nie tylko, dlatego że wiesz, to jest teraz bardzo popularne. Ja się chciałam sprawdzić w MMA i kibice od tego ode mnie oczekiwali. Dziewczyno, ty się podrążasz, daj mi się, a ty jesteś dlaczego? No ale to wiesz, ale ja nie zrobię wszystkiego ale dla pieniędzy. Każdy wie, że ja lubię biłaś pieniądze. Niby nie siki. Słuchajcie, jak już tak długo gadamy. Biłaś. Pokazywałaś się na Golasa, więc ja mam pewne granice, których nie przekroczę. Nie musicie tak nie ukrywać tej reklamy. Powiedzcie już wprost, gdzie robicie te cycki i te usta. Ja jeszcze nie robiłam, więc Aniela poleć coś. Jeszcze. Ewa jest idealna, Ewa wiecie, Ewa nie ma wad, Ewa ma same zalety, to jest nasza królowa świata, a tutaj, prawda... W końcu mówisz prawdę i te rzeczy. Jak ktoś się jej nie podoba, to twoim zdaniem co, jak ktoś ci się nie podoba, to ta osoba zasługuje już tylko, nie wiem, na samobójstwo? Nie ale dajesz to, ale szans że mi się, ludziom, że mi się nie którzy podobasz? Ci się nie podobają? Ale co, że mi się nie podobasz? Nie rozumiem jak, wizualnie o co ci teraz chodzi? Rozwiń to. Jakaś psychiczna dziewczyno. Rozwiń ty w ogóle to. Nie rozumiesz, co ja do ciebie rozwiń mówię. To. Słuchaj, ja nie latałam na Golasa po internecie, nie jestem psychiczna. Czuks jest obrażony i wyszedł. Będę psychiczna właśnie w oktagonie, także nie chcę, tak jak mówię, nie chcę cię dzisiaj straszyć. Dobry psychoterapeuta, bo dobry psychiatra po walce dla ciebie. Mam dobre kontakty dla ciebie. Dziewczyny, powinnyście się wstydzić. Których same teraz korzystam. Przymroziłyście na tyle, że Czuks wyszedł, naprawdę. Dobrze. Tak, chciałeś coś, Malik? Tak, za pierwszym razem była, oprócz tej wygranej w ringu, jeszcze był zakład między chłopakami, który miał się sprowadzać do tego, że osoba, która przegra, usunie swoje konto na Instagramie. Mhm. Tutaj może zrobimy coś z tymi operacjami plastycznymi. Co wy na to, dziewczyny? Może jakiś ten centymetr kwasu hialuronowego, może jakieś piersi nowe coś, jakiś tuning. Przegrana tatuuje sobie może na plecach wygraną. Ja już proponuję, że albo właśnie Ewka chce pić moje siki. Będziesz piła moje siki po walce. Szanujmy się, błagam, Ewa. To nie jest kwestia szacunku, tylko jakiś fetyszy i upodobań, więc jakby tego nie mamy. Nie oceniajmy tego w żaden sposób. Jest to bardziej kwestia szacunku na widza. No to Aniela nie do końca się w razie widza, skoro to robiłam publicznie. No to może, nie wiem, zgolisz się na łyso. Dziewczyno, dla ciebie... I niewiele pozostało. Dla ciebie cokolwiek innego niż ty, niż to, co ty reprezentujesz, niż twoje wartości, to jest brak szacunku. Zastanów się, ty jesteś niebezpieczna dla ludzi. Ty wkładasz mnie w szufladkę, ten mówisz, twój brak tolerancji. Może uprawiasz trash talking. I nawet nie potrafisz dać mi dokończyć zdania. Nie dajesz dokończyć zdania. Tak niestety dyskusja z tobą jest na bardzo niskim poziomie. To są moje słowa, kochana. Widzę, że uczysz się od mistrza. Bardzo niski poziom. Dobrze, dziękujemy. To we freak fightach zawodnicy czy zawodniczki nagrywają disy na swoich rywali. Czy jako, że zajmujesz się muzyką, planujesz coś takiego? Co, diss na Ewkę? Nie będę na to traciła czasu. Ja skupiam się teraz na walce, wiesz, jest za 4 dni, no co mam w 4 dni nagrać dissa? Daj spokój. Co nagrać? Dissa. Ewa, to w takim razie pytanie do ciebie. Załóżmy, że przegrywasz tę walkę. Co dalej? Powrót do boksu? Próba rewanżu? Koniec kariery? Czy może jeszcze inny scenariusz? Nie, w ogóle tego nie zakładam. Natomiast to jest mój przystanek i nie zakończyłam, że tak powiem, kariery bokserskiej. Po prostu jeżeli będę miała możliwość walczenia o Mistrzostwo Świata, to oczywiście zawalczę. Ale no nie zakładam takiej możliwości. Wizualizuję sobie wygraną i muszę wyjść pewna, tak jak jestem teraz, do tego pojedynku. Okej, to w takim razie pytanie do ciebie, Ewo. No mówiliśmy, poruszyliśmy temat wagi, ale nie poruszyliśmy jeszcze tematu wzrostu. Jesteś wyższa od rywalki. Czy w warunkach fizycznych... Tak, o ile, bo nawet nie wiem. Ciężko powiedzieć, ale jesteś troszkę wyższa od przeciwniczki. No i pytanie, czy w warunkach fizycznych, czy właśnie w warunkach fizycznych głównie widzisz swoją przewagę? Nie tylko. No będę szybsza, będę lepiej walczyć w stójce na pewno, będę silniejsza. No i z tą wagą, tak jak mówię, ja dostałam taką propozycję i na taką się zgodziłam, także nie wiem w ogóle skąd są te informacje o jakiejś mniejszej wadze, bo do mnie to w ogóle nie doszło.
Taki dostałam kontrakt. Kłamiesz i to teraz, kłamiesz no, teraz wszystkim. No i znowu nie dajesz mój menadżer rozmawiał z. No i dostałam taką informację, 63 kg. To trzeba było, wiesz, nie wiem. Nie daje mi nawet. Zadzwonić do mnie. Nie daje mi nawet powiedzieć. Trzeba było, Lil Masti, trzeba było do mnie zadzwonić. Zero klasy masz. Anielko, nie denerwuj się. Mogłaś do mnie zadzwonić i powiedzieć: słuchaj, boję się. Proszę cię, będziesz za ciężka, potem wiesz, będą wymówki, zrób te 61. No teraz kilka dni przed, ja a mówisz, że mam robić 61 kg. Ja mam cię prosić? No to jeszcze ale bardziej szczerze, oszalałaś. No, schudłam, prawda? Tak patrzę na łapę Masti, patrzę na łapę Ewy. Weźcie tak, pokażcie, żeby ten... Wydaje mi się tutaj bardziej wyrzeźbiona. Kto? Twoja. Moja? No pokaż. No tak, no. Pokaż swoją. To jest chudsza. A może nie do końca. To pewnie te 2 kilo. Dobrze, to w takim razie pytanie. Nie wiem, być może to będzie taki kij w mrowisko, ale w internecie, to jest pytanie do ciebie, Aniela, w internecie krąży opinia, że walka w USA zweryfikowała realny poziom twojej przeciwniczki. Że wcale nie jest tak dobra, na ile wskazywałyby jej osiągnięcia. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy uważasz, że to bycie mistrzynią świata to rzeczywiście jest poziom... najwyższy top of the top? Czy uważasz, wiesz, że może... Co tam ja uważam o Ewce, to pewnie nikogo nie interesuje. Każdy sobie sam oceni i wiesz, ja nie chcę jej odejmować jej zasług, tytułów. Dużo osiągnęła, tak? Ale ja wiesz, ja tylko mówię o tym, jak ona się zachowuje na konferencji. Ten poziom, sportowiec na tak wysokim poziomie, moim zdaniem powinien jakiś taki wyższy poziom tej prowokacji uprawiać. Mnie to naprawdę nie rusza. Ja się takich rzeczy nie boję. Na mnie to nie robi żadnego wrażenia. Ja jestem zajebiście przygotowana. Ostatnie 2 miesiące z trenerem Szyszką. Trenerze, pozdrawiam. Wiem, że trener to ogląda. No to, co ze mną zrobił, to jest, słuchajcie, no potwór. Potwór. Czuję się jak potwór. Dodatkowo pracowałam teraz z psychologiem sportowym samym, Rafałem Mazurem z Jaskiniowca. Zajrzyjcie sobie, kto nie zna Rafała Mazura, to musicie to nadrobić. Genialny człowiek i to, co zrobił z moim mentalem, no to jest hit. Hit. Ja się cieszę, że jestem dla ciebie taką motywacją, że wzięłaś się do ciężkiej pracy, do roboty, no bo w twoje 2 ostatnie rywalki, no to wiadomo, pewnie nawet nie musiałabyś ciężko pracować, żeby je pokonać. Także fajnie, fajnie, że zrobiłaś się, wiesz, takim potworem na sali. A powiedz mi, co będzie właśnie, jak ja zniszczę tego potwora? Jak ty potem się odnajdziesz? Podniesiesz się z tej porażki? Wszystko może się wydarzyć. Ja nie mam presji. Ja już czuję się wygrana. Ja motywacją, też nie mam presji, wiesz, bo oczywiście. Wszyscy myślą, że ja mam presję jakąś taką nadzwyczajną, bo jestem sportowcem, a ja serio, ja nie mam presji. Ja mam dużą motywację. Myślę, że masz presję, bo masz dużo do stracenia, walczysz z streakiem. Ale co ja mam do stracenia? No walczysz z streakiem, całą karierę zawodową. Z freakiem w MMA, co ja mam do stracenia? Słuchaj, sama mówiłaś, że nie jestem dla ciebie żadnym wyzwaniem. No, nie jesteś dla mnie wyzwaniem sportowym. Jest to dla mnie nowa przygoda, przystanek od boksu. Jest to freak fight. Ja się tu fantastycznie bawię. Fakt faktem, była to dla mnie ogromna motywacja, podjęcie tej walki. To, jaki progres uczyniłam, ja sama, słuchajcie, w to nie wierzę, co się wydarzyło przez ostatnie 2 miesiące. To wszyscy widzieli u nas na sali, trenerzy, zawodnicy. Niesamowite, naprawdę, jeśli macie w życiu taki moment, że czujecie się może jacyś tacy wypaleni, nie wiecie w którą stronę, weźcie sobie wyzwanie, które was totalnie po prostu przerasta. Niesamowicie możecie zakwitnąć. Widzisz, odmieniło twoje życie. Rozkwitłaś na nowo. Zdobyć takie, to wyzwanie odmieniło moje życie. No nie ja ma co ukrywać. Jesteś wyzwaniem sportowym. Moim wyzwaniem. Oczywiście, że jesteś. No przyjmuję to na siebie. No przecież nie będę mówiła, że sportowiec nie jest wyzwaniem. Fantastycznie. Ale idę to wyzwanie pokonać i wygrać. Mnie zmotywowałeś, Masti, strasznie mnie zmotywowałaś teraz tą całą mową. Ja chyba na trening pójdę po tej konferencji. Nie, no myślę, że jednak młode osoby, jak to oglądają, to daje takiego kopa, bo sami widzą, sami obserwują i widzą, jak można naprawdę odmienić swoje życie poprzez udział właśnie w takim fajnym wydarzeniu i poprzez właśnie duże wyzwania. No bo ja już mówiłam, wziąć walkę, która trwa 15 sekund i po prostu zawiązanymi oczami można to wygrać, to mi nie dawało żadnej satysfakcji. Natomiast teraz, kochani,
Tylko zastanów na się każdej, sobie, i to w dodatku na każdej... Taka, wiesz, podbudowana, czujesz, że masz formę, czujesz, że wiesz, że w ogóle bestia jest i wyobraź sobie, że wychodzisz do oktagonu i nie możesz nic zrobić, że jednak, no, wyglądasz słabo przy mojej formie. Cały co czas, wtedy? Cały czas mówisz o sobie, co wtedy? Bo to, cały czas mówisz o sobie, bo to ty się ale zapuściłaś. Ale na pewno jest to a ja jestem, w głowie a ja jestem twojej, no. Czy ja teraz wyglądam zapuszczaną? Hello, zaraz staniemy face to face. No i zobaczymy. No i zobaczymy, oj, jak nie, face to face zrobimy na rundkach, zachowamy to. No nie. Nie będzie face to face'a? Nie. Nie, ale jeszcze wymienicie się czymś innym na koniec. Czym? Dobrze. No właśnie chciałem powiedzieć, że dzisiaj face to face'a... Ja bym chciał face to face zobaczyć. Tak? No nie wiem. Dostałem informację, żeby face to face zachować na rundki. Regulamin jest po to, żeby go łamać. No dobra, no co? To robimy tego face to face'a? Nie słyszę was! Głośniej! No to zrobimy tego face to face'a. Chodźcie, dziewczyny. Nieplanowany Malik. Zapraszamy. To jest sobie sprawy. Ciebie, rozumiesz? Myślisz, że jesteś po prostu jakąś maszyną. Ja ci udowodnię, że nie jesteś. Że jesteś malutka, jesteś w środku taki kurczaczek. Co ci tak oczka latają? Kurczaczek malutki. Teraz grasz, masz taką maszynę. Malika. To teatr jest. Patrzcie w oczy, Patrzcie w oczy. No i co? Myślisz, że cię wystrasza? Słuchaj. Będziesz płakać. Zostaniesz seksmasterką. Znowu. Pozycja bokserska do widzów, proszę bardzo. Już 28 sierpnia Ergo Arena Oktagon zapłonie. Lil Masti kontra Ewa Brodnicka. Ja bym chciał zrobić jedną rzecz, korzystając z tego, że tu jesteście. Sekundkę, dam ci mikrofon, tylko jedną rzecz chcę zrobić. Chciałbym dowiedzieć się, jak wy tutaj zgromadzeni w Romie, jak uważacie, hałasem, czy według was 28 wygra Ewa Brodnicka? Czy może jednak Lil Masti? No niestety później będziecie... Niemiło zaskoczenie, ale oczywiście fajnie, że kibicujecie Lil Masti. Wiesz co, Lil, ja to chciałam ci tylko zwrócić uwagę, że walka w oktagonie to nie jest takie, wiesz, prężenie się i w ogóle pokazywanie, wiesz, jakichś takich pozycji. To jest, wiesz, ciężka po prostu praca i sport. A ty tutaj wyszłaś i świecisz tyckami. Wygram. Weź, daj spokój. Pokaż się, wiesz, ze sportowej strony. Lil Masti, ostatnie słowa dzisiaj od ciebie. Chyba było widać, że mnie zamroziło. Mrozi, ale w oktagonie będzie ogień. Brodnicka, Bogusz, wielkie brawa!